Pyk. Dzień kolejny, dnia poprzedniego nie wytrzymałem, przy chwilę strzeliłem szybką rundę na Suronie, bo mega chciałem przetestować, jak się nogi trzymają na tych podnóżkach i jest sztos. Fleszu 5, EV Poland, zapraszam, kod rabatowy, dzięki tym wariatom jestem w stanie się rozwijać i jestem z tego szczęśliwy. Mega pozdro dla całej brygady. Dzisiaj wjeżdżają kółka. Opa. Proszę bardzo, jak dla ciekawskich jest to CTS, rozmiar 19 i w ogóle tak widziałem 2,5-19 jak w rowerze normalnie. Kurde, mam nadzieję, że ona trochę się rozszerzy, kiedy będzie dętka w środku i troszeczkę ciśnienie ją rozszerzy. Mam nadzieję, żeby nie była taka cieniutka, nie? O, jest prawie jak w rowerze. Patrzę, że wiele się nie różni od tej. Wiadomo, tu mam kostkę jeszcze, no ale na pewno na tym ogumieniu będzie się ciekawie jeździło na asfalcie i na jakichś fajnych OS-ikach. Także, ściągam te opony i w dzisiejszym odcinku jeszcze dodatkowo założymy sobie, to jest to, więc to można razem. To zostawię może jeszcze na dziś, zobaczymy. Ale dzisiaj dodatkowo jeszcze założymy osłonki na tarcze hamulcowe. Mega fajnie wszystko jest powycinane na CNC. Ładne kolorki, podoba mi się. Tego nie musimy malować. Także dzisiaj jeszcze te osłonki na tarcze założymy. Jak dzisiaj wymienimy te oponki, to pojedziemy jeszcze na myjnię. Wezmę go pianą ładnie wytegołce, wezmę szczotę i po całego pik postawimy sobie go. Opa. Jak wiążecie buty? Wiążecie tak, o, że na dwa palce? Czy wiążecie tak i tak? Przednie czy tylne najpierw koło? Tylne. 17 i z drugiej strony kontra będzie. Nie, imbus. Ósemka, szóstka. Let me imbus number six. Number six. Dobra, odkręcamy. Tą ośkę dobrze by było czymś wybić. Dawaj ten młotek. O. A dawaj mi koło. Kurwa, co ja robię? Już łańcuch trzyma. Jak to wygląda? Ale jesteś brudne. Dzisiaj to wszystko umyję. Co tu jest za śrubka? Okej. 12. Odkręć to. Także tutaj, kurde, pokazuję wam, jak wymienić opony w Suronie. Robię to pierwszy raz, ale raz już wymieniałem dętkę i sobie z tym dobrze poradziłem. Więc teraz zobaczymy, jak pójdzie. Tylko że wtedy byłem z ziomkiem, to jednak trochę łatwiej było z tego względu, że jednak jedna osoba może tutaj przytrzymać, tam przytrzymać, wiecie jak to jest. I spuszczamy. Cyk, sobie z rantu pierwszego musi zejść oponka. Pyk. I teraz jak to było? Teraz ładnie jedną, ja mam zawsze, kurde, wrażenie. O, cyk, tutaj ładnie kluczyk wkładamy i trzeba ładnie teraz zaprzeć. O, ładnie. I teraz spróbujemy ją tak, o, ściągnąć, cyk. No i pan Piotr, proszę bardzo. To mi się podoba, taka robota. Kurde, jest skill. A u mnie cyk, a u mnie fuch. Jest oponka stara, jeszcze dużo ma, będę ją na pewno zakładał, jak będę chciał gdzieś w jakiś fajny teren pojechać, bądź, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Tu gdzieś pizłem, proszę bardzo. Dobra, ja bym ją teraz fajnie jakoś, kurde, umył. Majster w białych bluzach chodzi do roboty, jak malarz. Nie, no chyba ten, odpuszczę teraz z czyszczeniem tego, kurde. Nie, później sobie wyczyścić, jak pojadę na myjnię. Zakładam od razu oponę.
Ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie się działo. I ta opona jest, kurde, twarda. Dobra, czekaj. Ono stoi tak, koło się kręci. Tak, ale tu widzę, że strona bieżnika nie będzie miała zbytniego znaczenia, bo po obu stronach wygląda tak samo. Nie jest jakiś bieżnik chyba prowadzony. Dobra. Cyk. Oho, dobra. Tu będzie trochę jebania się. Opa. Pyk. Dawaj tą dętkę. Ja pierdzielę, ale będę miał mordownię. Ja już to czuję. O, wskoczył balon. O. Bez nerwów, Piotrek. To tylko głupi, kurwa, wentyl. No, o! Siadło? Nie. Prawie. Siądź, siądź, siądź. Dobra, mam. Gdzie jest ta śrubka? Tu. Dawaj go, kurwa. Dawaj, dawaj. O, i teraz możesz mnie w pompkę pocałować, ty. Dobra. Spróbujmy sobie trochę. Ta dętka tam głęboko jest, jest. Okej, tu już siadło. Jo, pierdole, ale ona jest sztywna, ta opona. Tu jakby wskoczyło. O, tu też. Nie, nie wychodź, podaj mi sieć. Okej, okay. Ciebie tu zostawię, a ciebie tu trzeba dołożyć. Dwoma łychami, o, 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 o. Trzymam tą jeszcze, jakby tutaj weszło. Ale ciasno. No wejdź tak, o, proszę, skakany fotel. Jest! O! To było. Akurat. Tak, bo było jedno takie miejsce. Ja pierdzielę. Ale się namordowałem z nią. No dobra, pompujemy. Czekaj, nie słyszę cię, czekaj. No. Jak skręcałem, poczułem jakiś metaliczny dźwięk, jakby coś wypadło i stałem, że sprężyny mi się kawałek upierdoliło. Możliwe? Nie mam pojęcia, stary. Dobra, kończę, Dawid. Nie przeszkadzam. No, pozdro, siemano. No i co? Tak wygląda mniej więcej. Widzę, że ona jest chyba naciągnięta dobrze. Tak patrzę po boczkach. Tutaj jakoś tak ją dziwnie wyparło. Bo tak wszędzie tutaj na pół palca jest odległość. Tu jakiś taki dziwny rogal jest. Ale może mi się zdaje. Tu przy wentylu, gdzie jest ten wentyl? Jeszcze raz tu. Chyba mi się zdaje. A z drugiej strony też takie wchodzi pół palca. Wszędzie dobrze weszło. Siedzi. O, o, o. Najsik, najsik. Jak ona to będzie wyglądała? Nieźle. Ale jest cieniutka, nie ma co gadać. Jest bardzo cienka. Patrząc na tą, wiadomo, tu jeszcze jest kostka na boku. Kurde, sporo jest szersza ta. Ale ta jaka jest miękka. Coś czuję, że tą chwilę pojeżdżę. Zobaczę, jak będzie. Ale tak fajnie wygląda, jak jest kółko okrągłe z boku. Tylko z tyłu jest cieniutkie. Powinna, tak, powinien szybciej się rozpędzać teraz na tych oponach Suron. I powinien lepiej się trzymać w zakrętach. Bo niejednokrotnie miałem tak na kostce, że po prostu wchodzę jakoś ostro w zakręt i czuję, że mi się kostka umyka. No ale to jest wiadomo, to jest opona w teren, a ja opowiadam o swoich odczuciach z asfaltu. Także git, dobra. Druga oponka. Mamy czwóreczkę. Poluzujmy trochę śrubki. Nie wiem, go trochę inaczej przystawił, ale dobra, kitam. Ty, czy to piątka? Nie, czwórka. Ech.
Wow! Wow! Ale farcik. Dobrze, nic się nie stało. Dobra, jeszcze dwóch kół, to ja nie miałem ściągniętych w sronie. Cyk, połóżmy. Ale on jest niestabilny, skubaniec. Hyc. Opa. I teraz już będzie na pewno lepiej. O! Dalej jest taki niefajny. Wezmę go postawę. Co ma się stać? Nie będę się pieprzył. O! Yeah! No i co? Druga felga. Od razu miski ściągam, żeby mi się nie pogubiły, jak łożyska w środku. Super! Ja jestem w szoku tego surona, nie? Naprawdę jestem w szoku. Jest skubaniec tak wytrzymały. Tyle kilometrów nim zrobiłem. A to dalej wszystko jest sprawne. Wszystko dalej dobrze jeździ. Jakiś luzów, nie luzów, jakiś głupot nie ma. Non stop to jeździ. W szoku jestem. A nie będę ukrywał, bo trochę go też kurde szarpie. I staram się, tym bardziej, że jestem świeżakiem, więc uczę się, tak? Niesamowity sprzęt. I non stop nie wiem, co z tą okleiną zrobić. Ściągać czy nie ściągać. Ale chyba będzie trzeba ściągnąć. Jeżeli ktoś uważa, że źle to robię, to tak, ma rację, źle to robię. Bo robię to w tym momencie trzeci raz w swoim życiu. Ale ja się nie boję wyzwań i nie jest to dla mnie problem. Dobra, i tak jak podobnie w ubiegłej oponie, dwie łyżki są i teraz oponę w dół. Proste. Proste, panie Piotrze. Szkoda, że przy tamtej oponie nie jestem taki mądry. Hop, hop. 10, dołóż i naciąg. Hopa. Dobra. Nieszczęsny wentyl. Gdzie ty jesteś, dziuro? No chodź tu, łachudro. Daj mi od razu tą ulgę. Niech ten wentyl wejdzie już. No proszę. Kurwa. Siadło? No, prawie. Gdzie jest ten mały imbusik? Tu. Trzeba mu trochę pomóc. Naprowadź mi ten wentyl. No już prawie, prawie, no. Gwint czuję. No dawaj. Muszę złapać trochę tego gwintu. Jak już złapię, to sobie go wciągnę gwintem. No nie! Jeszcze troszkę. O! Suko! Mam cię! O! Normalnie jestem spocony, nie? Spocuch taki ze mnie. Co jest z tym gwintem? Nie no. Jest gites, majonez. Teraz trzeba ją naciągnąć całą. Pyk. Tu ładnie. Tu ładnie. O, nawet lepiej. Wchodzi. Tu już trzeba łyżki zastosować. Okej. Wyciągnę to teraz delikatnie. Cyk. I jak tu już złapię. Dobrze. Tylko bez dętki. Jest bez. Jazda. Idzie go. Jest! Sztos. Najwięcej roboty z wentylem. Pyk, ładnie, cyk. Mamy gotowy element. Imbus 5 na bank. Na bank. Tu jest piątka, tu jest czwórka. Ale dzisiaj się robi. Ja cię grinci. Jutci klinci, ale dzisiaj fajnie wszystko wchodzi. Pyk. Dobra, to ja już tak naprawdę tylko przyłożę, pokażę wam. Od razu wyłączę tą kamerę. Jak założę koła, to już pokażę wam efekt końcowy dzisiejszego majsterkowania. Jutro przyjedziemy
i zrobimy następny upgrade. To było stare, a my bierzemy nówkę sztukę. Bardzo fajny element, podoba mi się jego wygląd. Uregulujemy i będzie, panie kolego, tak. Fajnie, podoba mi się to. Tarcza od dołu będzie zasłonięta. Dobra, widzimy się, kiedy już koła będą tak naprawdę na suronie. To będzie już na miejscu. No i już. I jeszcze na mainie się szybko zobaczymy, żeby go ładnie wyczyścić i wyszorować, wypucować. Także elegancko. Dobra, cyk, jesteśmy na myjce. Dla lepszego światła zainwestujemy 2 zł. Jak wsadzę, to powinno się światło zapalić. Dobra, patrzcie, jak wygląda teraz wariat. I powiem wam tak, przejechałem się na nim i w tym momencie zmiana jest diametralna. Dużo szybciej przyspiesza i dużo lepiej skręca. Tylko wiadomo, na asfalcie, tak? W terenie nie będzie tak się dobrze zachowywał jak na poprzedniej oponie, ale naprawdę niezły plus. Fajnie by było mieć drugi komplet felg. Na jedne i na drugie sobie kółka i zmieniać raz w teren, raz na miasto. To by było spoko, bo męczyć się z tą oponą to nie jest nic fajnego. A, i dodatkowo jeszcze założyłem pyk, osłonkę na tarczę. Pamiętajcie, Fleszu 5, FV Poland. Macie kod. No i już. Dobra. Mówiłem akcentem. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Suron wygląda w ten sposób. Jeszcze idą do niego update'y, które dołożymy. I zobaczycie, to jeszcze nie koniec, ale już wygląda z tymi podnóżkami czarnymi, z tą dokładeczką i oponami, już wygląda naprawdę elegancko. I chyba już coraz bardziej jestem skłonien do zdjęcia tej okleiny. Wtedy już będzie taki bardziej bandit. Nie no, zarąbiście wygląda. Elegancko. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się do następnego materiału, zostawcie łapę. I lecimy. Tuning Surona. Pyk. Wow. Ale sztos. Ale sztos. Dobra, koniec tej podjarki. Trzymajcie się, do zobaczenia.